Okej, jesteśmy z powrotem w przerwie. Lecimy dalej z naszą Anglią. Mamy 61%. Nie pamiętam, ile się dostaje za zrobienie... za zrobienie... wszystkiego w tej grze oprócz Time Triali. Czy to było 95, czy 98%? Oh no! Boże, te dźwięki są dziwne. Czekajcie, bo to trzeba ten obstawiać. Się nie można o tak. Dźwięki normalnie, kosmos. O, dziękuję mały diabełku za wodę. Jakby coś, przypominam, że zbieramy na cel wybitny z oglądania odcinków live'owych związanych z glutkami. No, a czemu tego się nie chcesz chwycić, głupia osobo? Głupia osobo. To duże w porównaniu do Larry. Hydra wyje, no! Ale masakra po prostu, te dźwięki, kosmos. No i tego się chce chwycić, a... następnego to tak niekoniecznie. O, dobra, teraz się chwyciła. No skacz, skacz. Skacz! Skacz w otchłań! To tak z najdłuższej podróży, tak powiem dobrze. Hops, 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 hops. Dobra. I tu gdzieś też był secret. O, tutaj. Dobra, ile już tego mamy? Srebrne mamy wszystkie. Zostały dwa brązowe i jeden złoty. Nie pamiętam... nie wiem, czy pamiętam te brązowe. Kiri wie, że ona płacze za czymś albo za kimś. Może za drugą Hydrą. Może była zakochana. Swoją martwą drugą połówką. Yes. Och, jak pięknie. Signal's poor, Lara. What are we looking at? We're looking at myth. Except it's real. They're all here. The court of Camelot. You're sure about this? King Arthur, who was samych lędźwi Utera zrodzony. I've no doubt about the authenticity of this tomb, Alistair. Arthur was the 11th century figure that became legend. The once and future king was as real then as the air I'm breathing now. I don't know, Lara. Wow, ale jasno. Excellent. The sword in the stone. That's how it always goes, isn't it? Pardon? Swords in stones, Alistair. They're part of the monomyth. There wasn't just one Excalibur or one Merlin. We keep seeing swords and daises all over the world because they were everywhere. So you're saying that everywhere they went, they raised up kings, shaping the course of human destiny? Well, it's a possibility. Who? And what happened to them and their swords? Perhaps they're in Avalon. It's as good a place as any. Except our Merlin was killed and our Excalibur was left in pieces in the hands of the locals. So where's Avalon? I don't know. On the other side of the looking glass, perhaps? No, w sumie masz rację.
Jeden wiem, gdzie jest drugi. Właśnie też nie jestem do końca pewna. Jakie pajęczyny. It says Bedivere returned a fragment of Excalibur to Arthur after the other pieces were carried off by the knights. Where did they go? To find Avalon, perhaps. The quest for the Holy Grail. Lancelot, Galahad, Percival and Bors. Their tombs are empty. It says this fragment was left with Arthur to help him leave this mausoleum when the time came. Perhaps it will help me instead. No bo tutaj raczej nie było sekretów, z tego co pamiętam. W tej lokacji. Chyba, że się potem jak będziemy wracać, to jeszcze coś będzie, ale no nie wiem. Chyba, że znowu nie zaliczyło mi jakiegoś sekretu, wiecie, wcześniej. I się zrobiło problematycznie. No, coś mi się też tak zdaje, Seba. Ale no, zobaczymy. Aha. Czekajcie, bo ja tu coś... Aha, bo ta linka się nie wiąże z tym, bo oczywiście Next Gen i jego problemy. Czekajcie, co tu trzeba było zrobić? Jezus. To trzeba było rozbujać, ale... Dlaczego? Nie w tą stronę. Nie! No chwila. Jest jakiś odważnik. Ja tu chyba muszę ten podłożyć. Znowu jest obok niego, no kombinuj, się nie będę produkować, to znowu w połowie pisania wiadomości, że się nie no, spoko, wykombinuję se. To nie może być takie trudne. Dobra, już wiem. Trzeba było to rozbujać i stanąć tutaj, żeby ten dzwon walnęło. Spuść się, Lara! Boże drogi. Trzeba było w tą stronę rozbujać. No i to leci kółeczkiem, no. Weź ty się ogarnij. No nie trafi, no. Co za gówno. Kosiu. Kółeczkiem mi lata. Weź stań, żeż w miejscu. Nienawidzę tego, jak to się kręci. Jak popieprzone. Może teraz trafi. Oczywiście, że nie. Cześć, Pastelmery. No co za porąbana gra. Muszę poczekać, aż to się przestanie kiwać. Będziemy tu siedzieć 5 lat. Uważa się da to jakoś uspokoić, ale no się nie chcę uspokoić w ten sposób. Dobra, może teraz. Może coś źle robię, ale wydaje mi się, że tak powinno być. O, dobra, teraz zadziałało. Co za kurwa. Oh yeah. Dzięki za twórki. Arthur Pendragon. King of the Britons. I
wouldn't take Excalibur if I didn't need it so. I hope you can forgive me. Mara, there's something going on up here. Aww. Alistair, you see that? See what? Oh, hell! Get your hands! Zip! Alistair! Znowu ich tam obmacują, ja nie wiem. Zip, what's happening? Albo coś. A nie wiem, czy ja chcę wychodzić na zewnątrz. Ja nie wiem, czy ja chcę wychodzić. Ja się boję. No właśnie, au. Teraz muszę sobie przypomnieć, jak to było. Au. Nie, dobra, ja wiem, trzeba było dzwony. Dobra, ja wiem. Dzwony. I teraz Link Home. Fucking shit. Dobra, jedno jest. Super, mroczna hydra. Cześć, kąsacz. Witam. Nie! Linką! Kurde, za późno. Fuck! Fuck! Życie, życie. Nie, nie wpadaj do wody! Dobra, chciałabym zacząć jeszcze raz. Nie, mi się myli. Linka stoi. Zacznijmy jeszcze raz. Krąży z główki na schodziak tej hydry. No, ale w sumie ma uroczą mordkę. No i zaczniemy z apteczkami. Niech hydra nas zje. Nie! Jezu, Lara, czemu ty nie chowasz broni wtedy, kiedy nas się... No! Szaka z mordką hydry, okej. O, dobrze. No chodź, gubeczku. No! No halo! No teraz muszę wziąć apteczkę niestety. Jeszcze jedno. Nie! Nie wpadaj do wody! Nie wpadaj do wody! Nie wpadaj do wody! Jest! Zdążyłam! No, to nie było takie najgorsze. Już więcej męczyłam się z Rutlandem w Ganie. Na skupienie. Co tam u siebie, szpilki Jolki? Jak zdrówko? Poprawia się coś, czy nie bardzo? Dobrze. Zrobił się checkpoint po tym? Nie mam pojęcia. Co
Ciekawe, po co król Artur albo ci, co projektowali dla niego ten grobowiec, stworzyli system tych opuszczonych klatek i dzwonów. Przecież kiedy tutaj nie była razem z grobowcą, ona sobie tu przypłynęła. A może ona tu była od samego początku, żeby bronić tego właśnie grobowca. Dziękuję za cheerki bardzo. Muszę wejść, nie mam co wejść, muszę iść stędy. Po cielsku. Kiedyry mojej. No. Możesz? Nie możesz łaskawie. Nie możesz łaskawie tam wejść. Za trudne to. No, myślałam, że się odczepię z wody. Nie udało. Słabo jej wyszła ta obrona. Może zaspana była. No może właśnie sobie spała. Domek Hydry, no właśnie, a Artur się wpierdzielił. Pieszczoszka zwierzątko. Pieszczoszkowe zwierzątko. Teraz mamy checkpoint. A, przypomniałam sobie, gdzie jest ten brązowy sekret. Tylko... tylko wydaje mi się, że jednak jeden pominęliśmy w takim razie. Jej, kolejna hydra! Cudownie! Hip, hip, hura! Cześć, słodziaku! No właśnie, Seba. Ten jeden jest za nami właśnie, ale nie wiem... gdzie zgubiliśmy ten ostatni z brązowych? Nie mam pojęcia. Musiał się jakiś nie zaliczyć chyba jednak. Dobra, to je moje. No, ale hamuwa, bo w Peru też mieliśmy taką sytuację, że tam zabrakło nam jednego. Już czekajcie, bo już nie wiem, gdzie mam iść teraz. Chyba trzeba obrócić. No, pewnie checkpoint, racja. Powiem ci, tak jest lepiej, ale to, co wczoraj się wydarzyło, na pewno na pewnym live'ie mnie dobija. Nie jestem w stanie zrozumieć jak można pokłócić się do tego stopnia, że siedzą na serwerze i grając w chyba MC grupowo i nagle nie wspomnieć wszystkiego. Wszystko dlatego, że ktoś nadinterpretował to, co widział. O Boże. No niestety różnie to bywa z tymi ludźmi, z kłótniami. Aha. No super, se tracę życie, jak mi tu zaraz dojedzie jakiś przeciwnik jeden z drugim. No niestety, jak są multiplayery, to zawsze jest problem. Jo. Podobało mi. Też jest. Ej, bo mnie tu zaraz coś zje. O, właśnie, tak a propos. Czekajcie, czekajcie, gdzie się... Nie! Gra się postanowiła wywalić. Halo? To mi tu wyskoczyło, halo! Ja nie chciałam żadnych... What the fuck?
Tomb Raider, Legend, please, natychmiast. Rip gra, no. Niestety. Też ma problemy czasem. Już drugi raz nam tak wywaliło. Hello, darkness, my I've come to talk with you again. Dziękuję za cheerki. Nie wiem co, Seba. Tak. Chciałam zmienić broń. O, my się będziemy bić. Aha. Albo się nie będziemy bić. Lara ma jakiś problem. A mam nadzieję, że nie utkniemy tutaj na wieki. Halo, co się stało z Timie? Och, drogi, zaraz mnie szlak trafi. No, może next gen. Ja żadnych rzeczy nie ukrywam. Problemy techniczne. Spróbuję jeszcze raz, bez zmieniania broni, tam przejść. Może ta zmiana broni coś psuje. Albo latarka, nie mam pojęcia. No, teraz mogę wejść. Jak ona wyciąga broń, to ma problem. I nagle mi się, tak jakby mi się przełączały rzeczy na Steamie. Jakby tam klawisz odpowiadający za, nie wiem, przełączanie broni albo coś, to nagle sprawiał, że na Steamie mi się coś przełącza. Dzięki ci, Resz. Oh my goodness. Dobra, spróbuję wyłączyć tego next gena. I spróbować przejść ten fragment. Bez next gena. O, faktycznie jest dużo jaśniej. Found her! Freezer! Take cover! No dobra, i to wyszło. Próbujemy może dojść do jakiegoś checkpointa. Musimy teraz tego kolesia wskoczyć. Możesz schować tą broń na chwilę. Lubię to. O, masz apteczkę. Miło. Teraz nie wiem. Czy był jakiś checkpoint? Czy był już jakiś checkpoint? A, w sumie nie mogłam wstrzymać. Dobra, teraz mamy checkpoint. Zapiszmy tu. Spróbujmy włączyć ten next gen. Zobaczymy, czy się będzie wywalać. Jezu, tu mamy aż 3 skrzynki teraz. No, dalej się wywala.
Anglia ma problem z Next Genem najwidoczniej. Musimy chyba zagrać bez Next Gena do samego końca tego. Miejmy nadzieję, że w Nepalu się nie będzie wywalać. Przepraszam, Rofristin. Dobra, czekajcie. Au! Żeż... Mordy kopane. Ej, bo oni stamtąd mnie strzelają. Jest jeszcze jeden. Na padzie próbowałaś grać w tą grę? Nie, nie, nigdy na padzie nie próbowałam. No, zły, niedobry next gen. Czy ja mogę tą troszkę przyciągnąć? Kazachstan i Nepal mają problemy z next genem bez fixów, a z fixami problem ma Anglia. Czemu wszyscy mają jakiś problem? No właśnie, bezczelność tej gry nie zna granic. Nie rozwiązuje moich problemów jak do końca. Nie! Jezu, Lara! Czemu nie możesz wejść na głupią skrzynkę? Ja pierdzielę. Oczywiście, że od początku. Wezmę sobie jedną skrzynkę. Agnieszka, hejka. No bo oni mają inną broń w ogóle. Ty masz granatnik. Ja idę granatnik. Dobra, i tu jest ta trójka. Mam nadzieję, że tą trójkę teraz zaliczy. I tam się checkpoint nie machnął gdzieś po drodze. Dobra, złoty sekret zaliczyło. No, to brakuje nam tego jednego brązowego, nieszczęsnego jakiegoś. Jakby on był gdzieś tutaj, to może moglibyśmy go jeszcze zebrać, ale nie wiem. Jaka jest szansa w sumie na to. Będziemy jechać w górę, będziemy widzieć brązowy krzyż, to znaczy, że gra nam pięknie. No właśnie.
No właśnie. O tym mówię. Widzę to, że za szybko jedzie. Kurde. Jeśli wychodzi z grobowca, to nie ma szans już zabrać nic, bo wszystkie półki, po których tu weszliśmy, się rozwaliły. Aha, no tak, racja. Był tu ten ktoś, jeszcze raz ten trzeci sekret. Super działa, że zaraz umrę. No, no, strzelaj, żeż. Ja babo. Sus. No tam go nie widać. Tu chyba był. Tu jest zebrany. Musiał ten po drodze, albo jeszcze z innego miejsca, nie mam pojęcia. Nie, piaski tu są. No, serio. No bo ja tu tego granatnika nie mam. No weź podnieś tę broń, głupia babo! Jedna, bedna. Lecisz wszystkie te po prostu teczki przez to gumwo. Gnij, szmaciarzu! Jeden. Zrąbany. Możesz sobie nosić. No, gdzie tu miałam apteczki? Skąd się tu nagle pudełka w ogóle wzięły, to też się zastanawiam. Zazwyczaj jest to ten sekret, bo ja też go pominałem przez głupie checkpointy wiele razy. To jest ten, co się z go zbiera, że trzeba szybko przejść po rozpadającej się półce i wskoczyć do góry. On zazwyczaj się nie zalicza. Aha, okej, okay, rozumiem. No szkoda strasznie, kurczę. A! Jezus, jak się wystraszyłam! Boże, zawał! Nie wiem, się spodziewałam, że coś tu będzie, ale no. Gdzie jest ten koleś? Ałas! Jake? Oni mają imiona! Szaleństwo. Hanka przyniosła. Tak. No, prawie byś dostał tym kolesie na twarz. Hey, Lara. What's up? They didn't make off with your credit cards, did they? Is everything all right? Alistair? I'm fine. Just not my usual evening routine. Then let's go home.
Nie, nadal bez stacjonarki, ale z tego co mi dziś powiedzieli o tym ciuciak, to prawdopodobnie zasilasz, tylko zostało do sprawdzenia, ojej. To na czym siedzisz teraz? Patent jak teraz to was. No dobrze, mamy jakiś tam ciuszek, ale pewnie to nie jest do końca wszystko. Wybykowane nowe ubranie. Jeden głupi sekret. Brilliant. This is brilliant. King Arthur was real. The Knights of the Round Table were real. And now we have Excalibur right here in front of us. Those stodgy bastards at Oxford will have killers when they hear of this. It's even bigger than that, Alistair. What Arthur called Excalibur is a powerful artifact that predates him by millennia. Well, it's still in pieces. Who brought the super glue? Super glue. While I was in Ghana, I asked you to look around for the Galali key. No luck, I take it? It was not among your father's collection. Or his records. It wasn't in Ghana either. Or Rutland was... Hello? What's this? I've seen you before, haven't I? Na laptopie, okej. Okay. No fajnie, że masz jeszcze laptop. Zresztą na łóżku. Pupencją na łóżku. The pendant was a gift from your father. I never knew from where he had obtained it, until now. Where is it now? It's in the Himalayas. My mother had it with her. Zip, Alistair, I'm going to Nepal. Please make the usual arrangements. We'll take care of it. Come on, man. Not to presume, Lady Croft, but I'd hoped you wouldn't try to use the sword yourself after what happened to your mother. She removed the sword. That's what killed her. I don't intend to do the same. No, no. If my father had known any of this, he tried so hard, and they hated him for it. No one hated him, Lara. It bloody well wasn't love, was it? His reputation was destroyed. Now there's more than one thing to be salvaged from that mountaintop. Mm. Więc on powinien puścić takiego klasycznego pierdana. To jest chyba na... The wreckage should be just on the other side. I can't see anything. You sure you're in the right spot? I never forget a face. Zaraz, znowu we wdzianku odpowiednim. Nad tym to chyba bym się pochlastała albo dostała szału macicy tygodnie bez kompa. No, też miałabym problem w sumie. Cześć Samfu, dobry wieczór. A nie, chcę wyciągać, a nie woli wsadzać. Dobrze, zapiszmy grę i w sumie myślę, że będziemy chyba kończyć z legendą na dzisiaj, bo w sumie został nam Nepal, chyba walka z bossem potem i Croft Manor, jeśli chodzi o jeszcze zbieranie sekretów, dokończanie gry i tak dalej. No potem jeszcze time triale, ale no jakby to będę liczyć trochę osobno, więc myślę, że to zrobimy sobie na następnym live'ie. Jeszcze spróbuję włączyć ten next gen. Zobaczę, czy się naprawiło trochę. Dobra, tu zostało to. Dobra, wydaje mi się, że tylko Anglia miała problem z tą bronią. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tu pewnie też będą trochę błędy czasami, bo ogólnie Next Gen w Nepalu nie działał. Tam są jakieś problemy ze światłem, widzę już. Ogólnie właśnie Next Gen w Nepalu też nie działał za bardzo na oryginalnej wersji. Też mamy problemy ze światłem, także też pewnie będą jakieś błędy, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie następnym razem. Śnieg dostał trzęsarki. No, no bo tak jak mówię, on nie działał normalnie. Tylko przez ten patch, że tak powiem, zadziałał, ale no jak to faktycznie będzie działać, to cóż. Aha, zobaczymy sobie jeszcze stroje, jakie się nam odblokowały. O, i ten ładny ekran z Nepalu. Nepal jest w ogóle ładnym poziomem bardzo. Masz objawy epilepsji, to nie graj tymczasem śnieg. Nie. Mamy już 72%.
Aha, to nie tu. Tu były dodatki. Ubrania, co my tu mamy? Legend niebieskie to już było? Już chyba nie pamiętam. Cyklista na pewno. Cyklista, czerwona kurtka. Też fajny. Chociaż ten w czarnej mi się bardziej podobał. Chyba, nie wiem. I cyklista bez kurtki. To jest super strój. A, suknie były. Zimowe, zimowe bez kożucha to było. Zimowe, pomarańczowe też było, bo się to chyba blokowało po drodze. O, siły specjalne miejskie. Siły specjalne normalne, teraz siły specjalne miejskie. Są jedna z najbardziej bezużytecznych strojów ever. No i to w sumie tyle. Dobrze, Ciro Janusz, dzięki wielkie. Lepszenie pistoletów mamy. No dobrze. To kończymy z legendą. Na teraz i przełączymy się na custom, który mam do ogrania. Cześć, Krzysztof. W sumie nawet ładnie wyglądają te siły specjalne. Jak remake stroju z Rosji, Star 5. No trochę tak, ale mi się i tak nie podobają za bardzo. W sensie ja nigdy w nich nie grałam specjalnie, ani jakoś tak mech. No, także zrobimy sobie przerwę 5 minutek i po przerwie wrócimy z customem od polskiego naszego twórcy, od człowieka, który mi podrzucił specjalnie, żebym go przeszła. Także zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Dobrze, Seba. Rozumiem. No, także słyszymy się po przerwie.